Częstochowianinie, Częstochowianko. Czy chcesz prezydenta, który przez 8 lat nie podjął się rewitalizacji żadnego zabytku? Czy chcesz prezydenta, który wydaje miliony na beznadziejne inwestycje drogowe, nie zwiększające w żaden sposób przepustowości, a żeby je zrealizować, wyburza dziesiątki zabytkowych budynków, czyniąc z naszego miasta pobojowisko? Czy chcesz prezydenta hipokrytę, który najpierw zamierza wyburzyć ponad 120-letni kompleks, nie licząc się z jego wielką wartością historyczną i mieszkańcami XIX-wiecznej kolonii fabrycznej, a rok później w tym miejscu organizuje piknik przedwyborczy, na którym bezwstydnie odsłania ławkę ze swoim nazwiskiem? Krzysztof Matyjaszczyk wraz ze swoją ekipą przez 8 lat nie podjął się tematu budowy stadionu dla klubu Raków. Dopiero interwencje senatora Prawa i Sprawiedliwości Artura Warzochy u ministra sportu zagwarantowały budowę stadionu z prawdziwego zdarzenia. Czy chcesz prezydenta, który stwierdził, że program Mieszkanie Plus w Częstochowie nie jest potrzebny? Senator Artur Warzocha z Prawa i Sprawiedliwości doprowadził program Mieszkanie Plus do Częstochowy, dzięki czemu setki młodych mieszkańców otrzymają swoje mieszkania. Częstochowo, czy chcesz, żeby MPK, Miejski Zarząd Dróg i Transportu i wszystkie miejskie organizacje były w rękach jednej partii? Nie głosuj na SLD. Częstochowo, obudź się.